Jak? Teraz? Tak. A więc tak, jest 11, możemy zaczynać. Ja nazywam się Łukasz Skalski, na co dzień jestem pracownikiem firmy Samsung. Jednak przyjechałem dzisiaj tutaj całkowicie prywatnie. Chciałbym się z Wami podzielić hobbystycznie rozwijanym przeze mnie projektem o nazwie Raspberry Control, który umożliwia w bardzo szybki, jak pokażę w tani sposób, zbudowanie prostego systemu tak zwanego inteligentnego domu. A więc na początek taka przedstawiająca zawartość mniejszej prezentacji. Ponieważ projekt Raspberry Control, który chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, jest projektem całkowicie open source'owym. Przygotowując się do mniejszej prezentacji, na samym początku chciałbym przedstawić wybrane rozwiązania open source, które umożliwiają zbudowanie inteligentnego budynku. Po krótkim przeglądzie strony software'owej chciałbym przedstawić również trzy najczęściej wybierane platformy typu Open Hardware, wybierane do rozwiązań typu inteligentny dom. Następnie chciałbym przedstawić i podać kilka argumentów, dlaczego mimo dużej liczby istniejącego programowania do realizacji inteligentnego budynku chcę przygotować jeszcze jeden projekt. Następnie o dwóch nietechnicznych priorytetach, czyli open source i wsparcie dla technologii wearable. Następnie, aby zachować pewną chronologię, chciałbym opowiedzieć krótko o pierwszych dwóch wersjach mojej aplikacji oznaczonych numerami 01 oraz 02. Następnie przejdę już do omówienia aplikacji właściwej, czyli tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, czyli Raspberry Control wersji 2.0. Przedstawię architekturę projektu, przedstawię aplikację serwerową, przedstawię krótko aplikację do urządzeń mobilnych systemem Android, a na samym końcu aplikację na urządzenia typu wearable. Na sam koniec pokażę też bardzo proste, tanie moduły wykonawcze i pomiarowe, które możemy podłączyć do naszego zestawu, żeby zrealizować taki układ automatyki domowej. Może sobie jeszcze stopę. Mam dużo do powiedzenia, niestety nie muszę spieszyć. A więc tak, pierwszym i według mnie najbardziej wyróżniającym się projektem, który umożliwia zbudowanie automatycznego budynku projektu open source, jest projekt Open Hub. Projekt ten otrzymał w zeszłym roku nagrodę IoT Challenge Award. Jak każdy większy projekt z tego typu, jest on zbudowany w prostej architekturze dwuwarstwowej. Mamy Open Hub Runtime, który pełni funkcję serwera, oraz Open Hub Designer, który pozwala tworzyć nam zdalnych klientów. Jak wspomniałem, projekt ten jest całkowicie open source'owy, jest napisany w Javie, więc można go uruchomić na większości urządzeń wspierających posiadających maszyny wirtualną Java. Kolejny projekt, warty wymienienia, jest to projekt Open Remote. Projekt ten, podobnie jak Open Hub, jest projektem cross-platformowym. Jak zapewniają twórcy, posiada wsparcie dla większości budek deweloperskich dostępnych spółki. Projekt ten łatwo integruje się z wieloma systemami, magistralami, takimi jak magistrale OneWire, KNX, system Z-Wave czy XBMC. Trzeci z projektów, to znajdujący się wciąż w fazie beta, projekt FeedMotic. Podobnie jak w przypadku Open Hub'a, projekt ten może zostać uruchomiony na każdym urządzeniu wyposażonym w maszynę wirtualną Java. Również tutaj mamy do czynienia z typową architekturą server client, serwer z konfigurowanymi pluginami oraz aplikacje klienckie dla urządzeń mobilnych. Czwarty z projektów, o którym chciałbym bardzo krótko powiedzieć, jest to projekt, który troszeczkę odstaje od pozostałych trzech. Jest on najmniej znany, jednak wyjściem go w tym zestawieniu też jest niejako powiązany troszeczkę z moją pracą zawodową. Klient tej aplikacji wspiera system Tyson, nad którym na co dzień pracuje. Projekt jest rozwijany przez grupę Francuzów, wygląda dość dojrzale, jednak w porównaniu do pierwszych trzech znacznie odbiega jeszcze od nich funkcjonalności. A więc tak, po krótkim przeglądzie strony software'owej czas przybliżyć trzy najczęściej wybierane otwarte platformy spędowe wykorzystywane przez pasjonatów, maniaków do budowy własnych rozwiązań typu inteligentny dom. Na pierwszym miejscu zestawienia umieściłem tę Arduino, właściwie pod nazwą Arduino dziękuję się tyle sama płytka deweloperska, to cały zestaw narzędzi programistycznych umożliwiających tworzenie
oprogramowania na systemy wbudowane za pomocą bardzo prostego IDE. Dlaczego na pierwszym miejscu? Przede wszystkim duża społeczność, duża liczba dostępnych modułów rozszerzeń spowodowała, że płytka ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do niedawna w rodzinie płytek Arduino mogliśmy znaleźć tylko płytki deweloperskie wyposażone w proste mikrokontrolery bez jednostki MMU, czyli bez możliwości uruchomienia pełnoprawnego systemu operacyjnego. Obecnie się to zmienia, mamy płytkę Arduino Intel Galileo, dzięki czemu deweloperzy mogą wykorzystać na przykład moc Linuxa z prostą tworzenia aplikacji dla Arduino. Druga sprawa, cieszą się też dużą popularnością, są to płytki BeagleBone oraz późniejsza BeagleBone Black, które to powstały niejako na fali popularności BeagleBone'a. Urządzenia te w odróżnieniu od Arduino posiadają już pełnoprawny procesor z jednostką MMU z możliwością uruchomienia takich systemów operacyjnych jak Linux czy Android. Również i w tym przypadku, tak jak w przypadku Arduino, duża społeczność, duża liczba modułów rozszerzeń powoduje, że płytki te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Gdybyśmy w niniejszym zestawieniu skupili się tylko na pojęciu open hardware w pełnym tego słowa rozumieniu, niestety nie moglibyśmy mieścić tutaj płytki Raspberry Pi, ponieważ nie mamy dokumentacji do tej płytki, nie mamy gerberów, nie mamy plików BOM, plików materials i brak tej dokumentacji jest jednym z najczęściej powtarzanych argumentów przeciwko zwolennikom płytki Raspberry Pi, których dzięki dobrej kampanii reklamowej Raspberry Foundation jest około 3 milionów. Jeżeli jednak potraktujemy definicję open hardware nieco inaczej, jako możliwość dołączenia zewnętrznych modułów rozszerzeń poprzez takie magistrale jak kwadrat Zero, Wire czy SPI, Raspberry Pi z dużym wsparciem społeczności nadaje się do takich rozwiązań wręcz idealnie. Dlatego też płytka ta została wybrana jako pierwsza płytka referencyjna dla realizowanego przeze mnie projektu. Pierwsza i nie ostatnia, o czym jeszcze będę mówił. Po krótkim przedstawieniu dostępnych i gotowych już rozwiązań programowych i sprzętowych można sobie zadać pytanie, skąd mamy cztery dość dojrzałe projekty open source'owe realizujące funkcje inteligentnego budynku, czy warto tworzyć piąty? Odpowiedź jest prosta, nie. Nie warto i nigdy nie miałem zamiaru takiego projektu robić. Był to okres studiów, pierwszego zainteresowania Androidem. Popełniłem sobie pierwszą aplikację, później ją troszeczkę rozbudowałem. Były to wersje 0.1 oraz 0.2. Projekt ten zaczął się dość dynamicznie rozwijać, czasem był gotowy do publikacji, tak też zrobiłem. Wychodząc jednak z założenia, że projekt jest tylko chwilową zabawą, można sobie zadać pytanie, dlaczego więc rozpocząłem pracę nad projektem Raspberry Pi 2.0. Chciałbym teraz tutaj podać prostych argumentów. Przede wszystkim duża popularność pierwszej wersji aplikacji. Po umieszczeniu pierwszej wersji aplikacji po okresie około półtora roku albo roku miałem około 45 tysięcy pobrań. Dzisiaj, jak sprawdzałem aktualne statystyki, ponieważ był to draft prezentacji przygotowany jeszcze w lipcu, dzisiaj jest to około 57 tysięcy pobrań. Kolejny argument, nieoczekiwany rozwój sieci. Pamiętam, jak cały rok temu dostałem maila od jednego z użytkowników mojej aplikacji, w której zasygnalizował mi, że w jednym z tutoriali, tutaj podał link, jest błąd, który uniemożliwia uruchomienie mojej aplikacji. Otworzyłem tę stronę z czystej ciekawości, był tam bardzo wyczerpujący opis Raspberry Control, jak to uruchomić, jak to skonfigurować, jak to skompilować. Nie był to opis mojego autorstwa. I był to więc też dzień, gdy zainteresowałem się, wyszukałem w razie Raspberry Control i znalazłem multum stron, może multum za dużo powiedziane, ale bardzo dużo stron opisujących moją aplikację, co szczerze mówiąc przerosło moje oczekiwania. Wiadomo, że nic tak nie pobudza developmentu jak pozytywny feedback od użytkowników. Już na samym starcie aplikacji otrzymałem dużą liczbę pozytywnych ocen i komentarzy w sklepie Google Play. Często również otrzymywałem różne zdjęcia użytkowników, w tym przypadku
Było to zdjęcie użytkownika chyba z Irlandii, który zbudował cały system, mały system inteligentnego domu w oparciu właśnie o Raspberry Control w wersji 0.2. A także duża liczba pytań użytkowników o możliwość implementacji nowych rozwiązań. Przede wszystkim dodanie usługi nowych czujników, dodanie wsparcia dla nowych dystrybucji, dla nowego sprzętu. W okolicach czerwca tego roku plamka zapadła. Podjąłem decyzję, że projekt, który leżał odłogiem przez jakiś ostatni rok, warto zrobić. I zanim jeszcze wziąłem się za pracę, przyjąłem dwa techniczne założenia. Przede wszystkim współpraca ze społecznością open source. Jak pokazałem, zadałem dużą liczbę zapytań i próśb o dodanie wsparcia dla nowych czujników, często bardzo egzotycznych, nie mogłem nawet szukać w internecie not katalogowych podanych symboli. Uznałem, że oddanie tego projektu w ręce społeczności, a przede wszystkim otwarcie kodu umożliwi użytkownikom zainteresowanym dopisanie sobie własnych funkcjonalności, przystosowanie bazy, czyli tego, co udało mi się zrobić, co dzisiaj prezentuję, do własnych zapotrzebowań. Chciałem, aby kod był prosty i czytelny, umożliwiał szybką jego analizę oraz posiadał modułową budowę, tak aby było bardzo prosto dodać nowe funkcjonalności. Następnie wsparcie dla urządzeń z gałęzi wearable. Dlaczego? Przede wszystkim urządzenia z gałęzi wearable stanowią przyszłość elektroniki użytkowej i systemów Home Automation System. Po drugie, według przeprowadzonych badań rynek ten bardzo dynamicznie się rozrasta. W 2014 roku liczba ta osiągnie 8 milionów dostarczonych urządzeń, w roku 2015 będą 23 miliony urządzeń, a w roku 2017 45 milionów urządzeń. Po trzecie, to też rosnące zapotrzebowanie ze strony użytkowników. Pewnego razu dostałem mail, który być może nie odnosi się bezpośrednio do urządzeń z gałęzi wearable, ale o konieczności jak najszybszego dostępu do swojego systemu automatycznego budynku. Myślę, że nie ma szybszej możliwości dostępu do automatycznego budynku niż na przykład wysterowanie go po prostu z zegarka. Może teraz pokażę, jak to działa. Mam nadzieję, że wszystko zostawiłem prawidłowo. Tutaj mam podłączony telefon z kamerą. On jest podłączony do gniazda, które mogę wysterować przez zegarek. Mam nadzieję, że będzie słychać, że telefon wyłączy się z ładowaniem. Mam nadzieję, że było słychać. Moment, może było się wydaje, to super. Dobra, czyli wiadomo, duże rozbudowane UI na aplikacji mobilnej jest fajne, ma dużo opcji, ale przejście przez to menu uniemożliwia nam szybkie wysterowanie naszego inteligentnego domu. Po czwarte, jest to też nowe wyzwanie dla wszystkich programistów, także i dla mnie, ponieważ aplikacje tworzone na urządzenia wearable wymagają troszeczkę innego podejścia. Ponieważ wyświetlacz jest mały, czasami go wręcz nie ma, wymaga to, aby aplikacje bazowały na kontekście, czyli tego umiały przewidzieć, co w tej chwili potrzebuje użytkownik. Czyli podnosząc rękę, wchodząc do domu, wiemy, że być może pierwszą akcją, którą chcemy wykonać, jest zapalenie światła. Ok. Aby zachować pewną chronologię wydarzeń, zanim przejdę do omówienia aplikacji właściwej, czyli aplikacji wersji 2.0, chciałbym pokrótce przedstawić aplikację pierwszych wersjach, wersja 0.1.0.2. Dla przypomnienia, te wersje aplikacji były całkowicie zamknięte źródłowe, były po prostu napisane brzydko, tak jak na studiach. A więc tak, pierwsza wersja aplikacji miała szyfrowane połączenie przez protokół SSH, co było dobre, ale miało pewne wady, o których powiem za chwilę. Było też proste intuicyjne menu, które było ładne. Mam wrażenie, że w wersji 2.0 mamy może nieco szybsze menu, ale bardziej funkcjonalne, bardziej skalowane pod tablety i urządzenia z mniejszym ekranem. Prosty zapis i oczywiście wyprowadzeń przez GPIO, przez dosyć ładne tutaj menu. Stany monitoring temperatury, czyli podziel temperatury ze wszystkich czujników produkcji Dallasa, to jest 1.8.2.0, podłączonych do magistrali OneWire. Stany emulator terminala, zrealizowany poprzez moduł Shell Linux zainstalowany po stronie serwera.
Stałe zarządzanie procesami, możliwość wyświetlenia listy wszystkich procesów uruchomionych po stronie serwera oraz pobicia danego procesu. Budowanie klient MEO-PLG, który umożliwia podgląd obrazu ze wszystkich kamer podłączonych do serwera. Zapis jączyn magistrali OneWire oraz kwadrat C. Ta ocena nigdy nie działała. Sterowanie urządzeniami z wykorzystaniem sygnałów czerwieni. To tak pokrótce, ponieważ duża część tych funkcjonalności została żywcem przeniesiona do wersji 2.0. Tyle żywcem, co była, została przepisana na nowo, mimo że funkcje się nie zmieniły, ustawiła i też się nie zmieniły. A więc tak, powiedziałem już kilka słów o nietechnicznych założeniach do projektu. Teraz czas na techniczne założenia. W pierwszej wersji mieliśmy połączenie SSH, które z punktu widzenia aplikacji klienckiej nie było niczym innym, jak po prostu wykonywaniem poleceń w terminalu na serwerze. Było to wygodne, ale było to złe, ponieważ nie mogliśmy otrzymywać asynchronicznych powiadomień do wszystkich aplikacji klienckich. A więc pierwszym założeniem było podejście od jednokierunkowego modelu pytanie-odpowiedź, który uniemożliwiał implementację asynchronicznych powiadomień. Drugim założeniem było całkowite wykluczenie metody aktywnego pullingu, które zwłaszcza dla urządzeń mobilnych, urządzeń z gałęzi PRL-u jest niedobre, wysysa nam baterię, to nie to, co chcemy. Kolejna rzecz, potrzeba implementacji wydajnej dwukierunkowej komunikacji generującej niskie obciążenie sieci oraz zużycie baterii. Tutaj w wersji 2.0 po krótkiej analizie wybór padł na technologię WebSocketów. Czwarte założenie, czyli wyspecyfikowanie jakiegoś ustandaryzowanego formatu wymiany danych pomiędzy serwerem, klientami i urządzeniami wearable. W pierwszej wersji standardu nie było. Teraz było trzeba to zrobić, padło na tej samej. Czwarta rzecz, tak już mówiłem, przynoszę programowanie serwera pomiędzy różne platformy sprzętowe. Raspberry Pi jest pierwszą kwestią, którą chcemy wspierać. Powoli przymierzamy się, już mamy małe sukcesy na Androidzie. Większość rzeczy bardzo ładnie przynosi, tylko niewielkie niuanse. Jak chcemy uzyskać tą czynność oprogramowania? Przede wszystkim po stronie aplikacji serwerowej korzystamy z dostępnych, standardowych interfejsów jądra systemu Linux, czyli informacje o procesach, o GPIO-ach eksportowanych do user space'u, o temperaturze, o podłączonych czujnikach, czytamy z CSS-a. A więc tak, po omówieniu założeń zarówno tych technicznych, jak i nietechnicznych, chciałbym pokrótce przedstawić obecną architekturę rozwiązania. A więc są to trzy projekty hostowane na GitHubie. Raspberry Control Server, czyli aplikacja serwerowa. Raspberry Control Client, czyli aplikacja na urządzenia mobilne wyposażone w system Android. Oraz pierwsza odnoga dla gałęzi wearable, czyli wsparcie dla zegarów firmy Samsung. Jak wygląda taka prosta wymiana danych pomiędzy tymi elementami architektury? A więc w typowym takim przypadku użytkownik włącza aplikację, przechodząc przez główne menu, wybiera opcję np. Temperature Sensors, wysyła zapytanie, wyspecyfikowane, standaryzowane zapytanie do serwera. Serwer pobiera wszystkie informacje, monitorując sprzęt, odsyła odpowiedź, która również jest ustandaryzowanym JSON-em. Od strony zegarkowej, ponieważ zegarek nie ma możliwości bezpośredniej komunikacji z serwerem, wykorzystuje łączność Bluetooth, tutaj mamy łączność Wi-Fi albo poprzez internet. Aplikacja wysyła zapytanie do aplikacji mobilnej. Zadaniem aplikacji mobilnej jest przerutowanie tej wiadomości do serwera. Serwer przesyła odpowiedź, nie wiedząc do kogo ona trafi. Telefon ponownie bez żadnej modyfikacji przesyła tę wiadomość do zegara. Ostatnia opcja z wymiany danych, która była, jak wspomniałem, niemożliwa w wersjach 0.1 oraz 0.2, to asynchroniczne notyfikacje. Wprowadzenie WebSocketów umożliwiło nam zrealizowanie takich asynchronicznych notyfikacji. I prosty przypadek, na serwerze mamy
Nasz serwer jest podłączony do magistrali klasowej. Zarejestrowaliśmy się na sygnały, które nas interesują. Może być to na przykład sygnał z lista o podłączeniu pamięci masowej. Taki przykład postaram się teraz pokazać. A więc mam Raspberry Pi. Tutaj mam wprowadzone USB. Tam mam telefon. Aplikacja niekoniecznie musi być włączona w tej chwili. Podłączam pamięć USB. Mam nadzieję, że to działa. Czasami UDISK potrzebuje chwilę czasu, żeby zanotować pamięć. Teraz słychać, że notyfikacja przyszła na telefon. Informująca jest komunikat jest logo aplikacji z informacją. Jest to sygnał przesyłany przez UDISKa po magistrali DBASowej. A więc tak, krótko scharakteryzujmy wszystkie trzy elementy tej architektury. Zaczynamy od serwera. Aplikacja napisana została od podstaw w języku C. Wcześniej serwera jako takiego nie było, po prostu aplikacje klienckie wykonywały, wywoływały pewne skrypty. Teraz jest to demo napisane w języku C z wykorzystaniem Libra, z wykorzystaniem biblioteki WebSocket oraz Jasona do tworzenia, łatwego tworzenia obiektów JSON-owych. Tak jak powiedziałem, chcemy, żeby kod był prosty. O chwili obecnej jest tylko 1700 linii kodu. Mam wrażenie, że dosyć dobrze napisane i łatwo się czyta. Po trzecie, co należy do głównych zadań serwera? Do głównych zadań serwera należy przede wszystkim oczekiwanie na zapytanie, przygotowanie odpowiedzi, odesłanie do niej do telefonu, monitorowanie zasobów sprzętowych i w razie wystąpienia zdarzenia, na które jesteśmy zasubskrybowani, przesłanie odpowiednich notyfikacji do wszystkich włączonych klientów. Rzecz numer 4, tak jak mówiłem, chcemy, aby kod był generyczny. W tej chwili tak jest, umożliwia portowanie tej aplikacji na inne dystrybucje oraz inne platformy sprzętowe. Po trzecie, chociaż kod jest prosty, to są dwa pliki C chyba w tej chwili. Mamy automatyczne zarządzanie procesem kompilacji, kiedyś się mówiłem, jest zrobione. Trzecie, projekty nie będące integralną częścią serwera, ale uzupełniające jego funkcjonalność, to przede wszystkim Shell-in-a-Box, który umożliwia nam uruchomienie emulatora terminala po stronie klienckiej, MJPG Streamer, który umożliwia nam streamowanie obrazu z serwera na wszystkie podłączone urządzenia klientów oraz Daemon Reels, który umożliwia nam wygenerowanie sygnałów podczerwieni i bezpośrednie wysterowanie na przykład telewizora, na przykład odtwarzacza DVD ze wszystkich podłączonych telefonów lub zegarów. Jak wspomniałem, aplikacja serwerowa jest dość prosta i posiada łatwy i czytelny kod, który można przedstawić dosłownie za pomocą pięciu prostych kroczków. Na początku mamy inicjalizację, czyli podłączenie do szyby klasowej, aby tak jak pokazywałem, mieć możliwość przesyłania asynchronicznych notyfikacji do wszystkich podłączonych klientów oraz w procesie inicjalizacji jest to jeszcze utworzenie kontekstu WebSocket, czyli ustawienie portu, standardu wymiany danych i innych rzeczy, które odpowiadają za realizację połączenia. Następnie mamy etap subskrypcji, czyli jest funkcja DBASE Notification, jest to nasza funkcja, jest to właściwie wrapper na gigową funkcję Signal Subscribe. W tym momencie definiujemy bardzo zgrubnie, jakie notyfikacje chcemy otrzymywać. Interesują nas notyfikacje, na przykład, jeżeli nasz Raspberry Pi jest serwerem do druku, czy chcemy na wszystkie podłączone telefony otrzymywać asynchroniczne informacje, że ktoś zlecił polecenie do druku. Albo tak jak w tym przypadku, że ktoś podłączył pamięć masową. To jest ten moment, kiedy musimy się na te notyfikacje zasubskrybować, podając po prostu swoje wysyła i nazwę sygnału. Możemy to bardzo sprawdzić, uruchamiając na przykład DBAS monitora, podejście, co się dzieje na magistrali, zasubskrybować się. Dwie kolejne punkty są cały czas work in progress. To już działa, ale jeszcze nie jest dostępne w kodzie, ponieważ wymaga trochę testów. Czyli asynchroniczne notyfikacje o zmianie stanu GPIO. Wyeksportowanie w user space'u, odeksportowaliśmy, można tak powiedzieć, oraz zmiany stanów. Tym samym wchodzimy już do pętli głównej, w której zostajemy do końca życia aplikacji. Pętla główna jest wyjątkowo prosta, jest to po prostu 10 linii kodu, w których przede wszystkim
sprawdzamy, czy przyszły jakieś zdarzenia, które wymagają obsługi połączenia, czyli czy ktoś się podłączył, rozłączył, ktoś przysłał, czy my musimy coś wysłać, oraz zdarzenia związane z notyfikacjami, czyli przychodzi sygnał, na który się wcześniej zasubskrybowaliśmy, tworzymy odpowiednią wiadomość, drukujemy te wiadomości do podłączonych urządzeń klienckich. Sam callback związany z socketami jest dość prosty. Są to, mamy cztery przyczyny, które mogą go wyzwolić, tak jak powiedziałem, nawiązanie połączenia, zakończenie połączenia, gotowość do zapisu danych do wszystkich podłączonych klientów oraz, co najważniejsze z punktu widzenia serwera, czyli otrzymaliśmy dane, które musimy sparsować i teraz przygotować odpowiednią odpowiedź. Jak wygląda zapytanie? Tak jak mówiłem, cała wymiana danych odbywa się w formacie JSON. Serwer musi znać tylko jeden format. Jest to polecenie run command. Mamy dwie komendy, cmd i args. Cmd to oczywiście nazwa komendy, args dodatkowe argumenty. W tej chwili serwer obsługuje takie komendy jak get.gpio, czyli żądanie klienta, aby przygotować mi listę wszystkich eksportowanych GPIO z przestrzeni użytkownika oraz ich stanie. Send GPIO, czyli prośba o ustawienie wybranego pinu. Kolejna opcja jest Get Temp Sensors, czyli prośba o wylistowanie wszystkich podłączonych czujników temperatury oraz bardziej szczegółowych informacji o nich. Kolejna opcja to jest Get Processes, czyli prośba jednego lub wielu klientów o wyświetlenie listy wszystkich procesów uruchomionych po stronie serwera. Kolejna opcja, tak jak mówiłem, istnieje możliwość pobicia odbranego procesu, a więc opcja Get Process. Jeszcze kolejna opcja, chyba przedostatnia, to jest Get Statistics, czyli prośba klienta o przesłanie do niego aktualnych statystyk na temat systemu. Jakie to są statystyki, będę opowiadał przy bardziej szczegółowym omówieniu klienta. Oraz komenda sendnie, czyli wysłanie z wirtualnego pilota polecenia do aplikacji na Raspberry Pi, która generuje za pomocą podłączonej diody pod czerwieni odpowiedni sygnał do telewizora, DVD-u, cokolwiek podłączymy. A więc tak jak powiedziałem, przechodzimy teraz do klienta, czyli do drugiego architektury. Aplikacja jest napisana w całości w języku C, z dość bogatym wykorzystaniem różnych otwartościowych modułów i bibliotek. Mamy proste zarządzanie zależnościami oraz kompilacją. Do zbudowania projektu ze źródłem nie wymaga to nawet instalacji żadnego IDE. Wystarczy Androidowe SDK i jedno polecenie, żeby zbudować gotowy plik APK, który możemy wrzucić na urządzenie. Tak jak powiedziałem, dążymy do modularności budowy kodu, a więc chcemy, aby użytkownik po krótkiej analizie kodu mógł bardzo szybko rozbudować swoją funkcjonalność. A więc tak, wchodzimy do głównego menu, mamy tutaj szereg aktywności, wymieniłem trzy. Użytkownik może dodać kolejną. Co jest zadaniem napisanej aktywności? Zadaniem napisanej aktywności, oprócz napisania takich metod androidowych jak onCreate, onListen, jest na przykład ustawienie w tym przypadku filtra i handlera. Po co to jest? Wszystkie dane przychodzące z serwera obsługiwane są przez klasę WebSocket, która musi przesłać te dane do odpowiedniej aktywności. Jeżeli mamy otworzoną aktywność GPIO, to wiadomo, że nie interesują nas dane dotyczące czujników temperatury. Nie to teraz chcemy widzieć na ekranie. Tak więc każda aktywność musi ustawić filtr. Ustawia filtr, interesuje mnie to i tylko to otrzymuje. Ustawia także handler, który już pasuje jedyny określony, wybrany format JSON-a. A więc teraz krótkie omówienie poszczególnych funkcji aplikacji Raspberry Control wersji 2.0 tym razem. A więc tak, co mamy? Mamy pierwsza z opcji, chyba najbardziej oczywista, czyli sterowanie. Wygodne sterowanie wszystkimi wyprowadzeniami GPIO, które są dostępne w przestrzeni użytkownika. W momencie startu ta aktywność wysyła do serwera zapytanie get GPIO, dostaje JSON-a w tej postaci. Jest to JSON tablica, pojedynczy wpis tablicy odpowiada za pojedyncze wyprowadzenie GPIO. Na podstawie tego JSON-a aplikacja przygotowuje graficzny interfejs użytkownika. Ma takie informacje jak wartość, numer portu oraz kierunek, jak to działa.
Prosta i szybka zmiana wartości. Dodatkowo w wersji 2.0 dodaliśmy, tu będzie widać na filmie, który pokażę, taki fajny tutaj panel slide, który wyświetla rozkład wyprowadzeń GPIO w zależności od płytki, którą mamy uruchomioną, czyli nieważne, czy to jest Raspberry Control, Raspberry Pi wersji A czy wersji B. Wraz z tym JSON-em, jak widzimy, jest przesyłana rewizja, która jednoznacznie identyfikuje nam płytkę. Kolejna opcja, czyli Temperature Sensors, jest to wygodny odczyt wartości temperatur ze wszystkich czujników DS1, 8.2.0, B2.0, S2.0, w zależności jakie czujniki podłączymy do magistrali. Mamy nie tylko informacje o temperaturze, mamy także informacje o numerze seryjnym, o sumie CRC. Dodatkowo w tej wersji dodaliśmy, to już po stronie serwera, opcję automatycznego skanowania magistrali. Ponieważ magistrala OneWire nie jest magistralą hot-plug, wpinamy czujnik, wypinamy i on nam znika z CSPS-a, nie, to tak niestety nie działa. To wymaga przeskanowania magistrali, aby odczytać prawidłową liczbę podłączonych czujników oraz prawidłowe wartości temperatury. Tak więc za każdym razem, jeżeli aplikacja serwerowa dostaje get temp sensors, musi przeskanować ponownie magistralę, odsyła taki JSON, który jest bardzo podobny jak GPIO, to też jest tablica, poszczególne elementy tablicy, to są kolejne podłączone czujniki. Opcja proces wewnętrzny, dużo się zmieniło w wersji 0.1 oraz 0.2, czyli wyświetlenie listy wszystkich procesów uruchomionych po stronie serwera. Dodatkowo mamy informacje o numerze PIN, właścicielu oraz stanie wybranego procesu. Umożliwia to, aplikacja umożliwia zdalne pobijanie procesów. W tej chwili jest opcja wyłączona ze względu na brak security, o którym też jeszcze powiem. Widzimy obiekt JSON, też wpisuje się to schemat znany z poprzednich slajdów, czyli tablica JSON-ów, każdy pojedynczy wpis odpowiada za pojedynczy proces. Opcja numer 4, czyli monitorowanie zasobów sprzętowych. Tutaj uzyskujemy informacje o takich wartościach jak zajętość pamięci, temperatura, obciążenie dysku, wersja kernela, uptime i szereg innych rzeczy. Co więcej, mamy tutaj automatyczne odświeżanie. Ten ekran odświeża się automatycznie z wybranym interwałem czasowym. W przypadku na przykład czujników temperatury zaimplementowałem tam, znaną choćby z aplikacji Google Plus, taka przyciągnięcie palcem ku dołowi ekranu, żeby odświeżył się ekran. Tutaj następuje to automatycznie, więc mamy podgląd, nie ma w czasie rzeczywistym. Kolejna opcja, która nie zmieniła się w wersji 0.1 oraz 0.2 wcale. W rzeczywistości jest to moduł Shellina Box uruchomiony po stronie serwera, który umożliwia nam dostęp do terminala za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Tak więc ta aktywność to nie jest aktywność, to jest WebView. W rzeczywistości jest to strona internetowa otworzona w takim ładnym okienku. Jak widać tu na slajdzie, w dalszych planach planujemy usunięcie tego, sprawia to dość wiele problemów. Nie działa na przykład Backspace, nie można cofnąć literki. Także w najbliższym czasie będziemy chcieli zastąpić jakąś natywną implementacją. Trzecia rzecz, czyli opcja zdalnego sterowania systemem podczerwieni dołączonymi urządzeniami, telewizorem, DVD i szereg innych. O ile UI się nie zmienił w ogóle od pierwszej wersji, został przepisany na nowo, bo poprzedni XML nie nadawał się do publikacji, tym już się nadaje. Jaka zmiana nastąpiła od wersji 0.1.0.2 w działaniu? W tym przypadku, może inaczej powiem, w pierwszej wersji mieliśmy sztywne mapowanie przycisków. Przypuśćmy, ten przycisk stop miał tak oznaczony stop. Dlatego w aplikacji po stronie serwera musieliśmy oznaczyć, że przycisk nazwany stop to w rzeczywistości jest case stop z konfiguracji modułu list. W tym wypadku, ponieważ sam spotkałem się z takim zastosowaniem, że na przykład mamy dwa telefony, żona ma również telefon, żona chce sterować DVD, ja chcę sterować telewizorem. I wzajemnie sobie przeszkadzamy, jeżeli mamy jeden plik konfiguracji po stronie serwera. Teraz jest inaczej, teraz dłuższe przytrzymanie przycisku wyświetla okno w okienku dialog, gdzie możemy wpisać, jaką funkcję ma pełnić dany przycisk, bez żadnego mapowania. Możemy także w opcjach, co zaraz pokażę, ustawić różne, które chcemy sterować, czyli ja dzielę na telewizorem albo na obrót.
Opcja numer 5, 6, już nie pamiętam, czyli zdalny monitoring. Slajd dosyć świeży, tutaj miałem kamerkę ustawioną na środowy mecz, czyli sprzed 4 dni. Po stronie aplikacji mamy natywnego klienta IOPG, który umożliwia nam podejrzenie od razu z kamerki, takiej kamerki na przykład, może być to dowolna kamerka USB, może być to dedykowana dla Raspberry Pi kamerka. Działa to dosyć ładnie, jeżeli jesteśmy podłączeni pod Wi-Fi, to obraz jest bardzo płynny. Tam są latencje rzędu 0,6, 0,7 chyba sekundy. Jeżeli jesteśmy podłączeni po internecie mobilnym, to wiadomo. Ale fajnie się nadaje do oglądania telewizji w pracy. Można ustawić sobie kamerkę na telewizor. Również można podłączyć, ustawić, tak jak mówiłem, pilot do sterowania podczerwieniem na ten sam telewizor. W jednej aktywności oglądamy sobie telewizor, w drugiej aktywności. Jeszcze raz. Nie, jeszcze audio to było też pierwsze pytanie, kiedy pokazywałem kolegom, jak to działa. Stwierdzi, że bez audio trochę słabo, ale... Może tak, tylko że głównym założeniem tego jest, aby monitorować to, co się dzieje w domu. To było tak na potrzeby pracy. Kolejna rzecz, czyli asynchroniczne powiadomienia, to co już pokazywałem, dołączenie urządzenia USB na przykład powoduje asynchroniczne przesłanie notyfikacji, otrzymujemy ją u wszystkich podłączonych klientów. Aplikacja kliencka umożliwia bardziej drobnoziarnistą segregację tych notyfikacji, ponieważ wiadomo, nie każdy, nie wiem czy moja małżonka chciała otrzymywać notyfikację na telefonie, że podłączyłem USB do Raspberry Pi. A testowałem na jej telefonie, powiem, dużo. A więc to jest, ta opcja to jest jej zasługa, można dokonać odpowiedniej segregacji. Co jeszcze? A więc tak, ostatnia opcja, czyli możliwość konfiguracji aplikacji. Na samym pierwszej z opcji możliwość zorientowania tak zwanego splash screena, czyli ekranu startowego, który pokażę na filmiku w następnym slajdzie. Możliwość całkowita zablokowania notyfikacji, możliwość zablokowania wielokrotnych notyfikacji, ponieważ notyfikacja na Androidzie każda ma unikalny ID. Jeżeli będziemy na przykład generować notyfikacje na podstawie bieżącego czasu, wszystkie notyfikacje przesyłane do aplikacji Androidowej będą wyświetlane oddzielnie, czyli jak to mamy czerwony, biały domek na czerwonym tle, sygnalizujący notyfikacje i wepchniemy 5 razy USB, to jeżeli jest 5 tych domek, co może być czasami ciężkie, więc możemy zablokować wielokrotne notyfikacje, powiadomienia, wówczas wyświetla nam się tylko ostatnia notyfikacja, która została przesłana do klienta. Dwie ostatnie skróty, czyli możliwość ustawień dla modułu szyby na box, numer portu oraz ustawienie wielkości czcionek. Opcje ustawienie nazwy, to co mówiłem, dla modułu podczerwieni oraz ustawienia źródła streamu dla aplikacji, dla naszej kamery. Teraz tak, Raspberry Control jest projektem open source'owym, dużo z open source'a korzysta, więc chciałbym pokazać część modułów, które wykorzystaliśmy. To jest ten splash screen, o którym mówiłem, można go zablokować. W tym momencie uruchamia się moduł Update Checker, który sprawdza nam, czy są jakieś aktualizacje aplikacji. Następnie komponent Notebook Action Bar, który tworzy nam takie list view, to jest główny menu z animowanymi obrazkami w tle. Całość działa dość ładnie, bardziej ogólnie niż widać na tym filmie. Nie wiem czemu. Chodzi to bardzo sprawnie. Kolejna opcja GPIO Control, to co mówiłem, slide panel z opcją wyprowadzeniami GPIO. Kolejne opcje, monitor system resources, wykorzystanie holograf library do utworzenia tego wykresu połowego. Kolejny moduł open source, z którego korzystamy, tym razem po stronie serwera, wczoraj mówiłem, szedł na box, czyli prosty webview. Mamy możliwość połączenia się do pierwsza poleceń serwera, zalogowania się. Jeszcze kolejny moduł, tym razem w aktywności Daily Remote Control. To jest nasz wirtualny pilot. Po stronie serwera korzystamy z demona IRT, czyli pisanie funkcji po dłuższym przytrzymaniu przycisku do wybranego przycisku. Rzecz numer 3, ten webpack jest
po stronie serwera. Tutaj podłączymy się do jakiejś kamerki myślonej banki. Po prostu możemy podłączyć się do naszej kamerki. Ten klient jest bardzo generyczny, możemy się podłączyć do każdej kamerki. Działa to dosyć dobrze. Opcja numer, moduł numer License Dialog. Wyświetlenie list open source'owych komponentów, które wykorzystaliśmy w aplikacji wraz z tekstem licencji, co jeszcze wykorzystaliśmy. A teraz rozłączam serwer po drugiej stronie. Jak zobaczymy, zastąpiliśmy typowe androidowe notyfikacje komponentem SuperToast, czyli nieco bardziej rozbudowane notyfikacje. Po wybraniu przycisku jesteśmy rozłączeni, otworzy nam się notyfikacja z możliwością przycisku, wciskamy ikonek, już możemy otworzyć GPL control ponownie. A więc tak, z modułów open source'owych to by było wszystko. A więc tak, pora już na ostatni element układanki, czyli element numer 3 w naszej architekturze, wsparcie dla urządzeń wearable. Tak jak powiedziałem, pierwszym urządzeniem, które wspieramy, jest zegarek Samsunga Gear, pracujący pod kontrolą systemu Kaizen, aplikacja napisana w JavaScriptie, UI w HTML i CSS-ie. Jest tu naprawdę kilka linii kodu. Wsparcie, sama aplikacja jest dość w wczesnej fazie na zegarek. To są przymiarki. Na razie mamy możliwość sterowania tylko GPIO. To działa, będziemy dodawać kolejne funkcje, ale szczerze mówiąc, zabrakło mi troszeczkę czasu do tej prezentacji, jeżeli chodzi o zegarek. Całość komunikacji z serwerem, czyli wymiana danych w formacie JSON, odbywa się tak, jak powiedziałem, za pośrednictwem telefonu. Nie mamy możliwości bezpośredniego podpytania serwera. Do realizacji połączenia, tutaj mam telefon, tutaj mam zegarek, pomiędzy telefonem i zegarkiem wykorzystałem protokół SAP, Samsung Accessory Protocol, który umożliwia bardzo szybkie podłączenie, skomunikowanie tych dwóch urządzeń. Jest bardzo wyczerpujący przykład na stronie, którego należy dopisać naprawdę, że tak powiem, swoje mięsko ciemnica, co chcemy z tym zrobić. Opcja numer 4, czyli instalacja na urządzeniu odbywa się równolegle do instalacji aplikacji mobilnej. To jest dość ciekawe. Jeżeli byśmy się bardziej zagłębili w sposób, w jaki zegarek i aplikacja androidowa ze sobą współpracują, mamy trzy różne rodzaje instalacji. Jest to instalacja standalone, kiedy aplikacja na zegarek nie wymaga w żaden sposób interakcji z telefonem, czyli na przykład widżet zegarka. Chcemy tylko mieć godzinę, nie interesuje nas nic, co jest na telefonie. Druga z opcji jest to opcja, jeśli dobrze pamiętam, nie ma stresu, bo to już jest modne master color, chyba tak się teraz mówi. Czyli aplikacja, instalacja aplikacji na telefonie. Możemy zainstalować aplikację na telefonie osobno, na zegarku osobno. One ze sobą współpracują, ale nie wymagają się. Mogą wymieniać się danymi. Oraz opcja numer 3, którą ja wykorzystałem, czyli jeżeli mamy telefon, który umożliwia komunikację ze zegarkiem, instalując aplikację na telefonie, w momencie, kiedy zegarek jest sparowany z telefonem, automatycznie instalują się aplikacje na zegarku. Po prostu aplikacja przebudowana za pomocą Tizen SDK, to jest plik z rozszerzeniem WGT, wrzucamy do drzewa projektu androidowego, oznaczamy, że to jest typ wbudowany. W momencie instalacji aplikacji androidowej za około minutę, mniej więcej tyle trwa przesyłanie tych danych, instalacja, już widzimy ikonkę Raspberry Control na naszym zegarku. Tak jak powiedziałem, logika działania aplikacji zegarkowej jest analogiczna do tego, co się dzieje na urządzeniu klienta. Dlaczego? Tutaj troszeczkę musiałem wcześniej nad tym pomyśleć, jak to zrobić, bo czy jest sens, skoro zegarek ma mniejsze zasoby sprzętowe, bardziej chcemy chronić baterię, czy jest sens wykonywania tych samych zadań, czyli na przykład parsowania JSON-a po stronie zegarka, skoro możemy zrobić to na telefonie, który ma większą baterię, większe zasoby sprzętowe. Jest sens. Wkrótce na rynku pojawią się urządzenia, które nie wymagają rutowania danych przez telefon. Będą miały wbudowany moduł Wi-Fi, będą same telefonami samodzielnymi.
Tak więc, wybiegając troszeczkę w przyszłość, całą logikę zostawiliśmy również po stronie aplikacji zegarkowej, tak aby tylko móc podmienić warstwę transportową, na przykład tutaj z Bluetooth na Wi-Fi i komunikować się bezpośrednio z serwerem. Zresztą wydaje mi się, że kilka działania, to jest bardzo dobrze powiedziane, to jest skasowanie JSON-a i na jego podstawie wyświetlenie odpowiedniego graficznego interfejsu użytkownika. Jak powiedziałem, Raspberry Control z założenia ma być projektem danym, czyli ściągamy sobie darmowe źródła, instalujemy na telefonie, ściągamy sobie darmową aplikację, instalujemy na zegarku, ściągamy sobie darmowy serwer, który instalujemy na taniej komórce i mamy taki prosty system automatycznego, inteligentnego budynku. Do pełni szczęścia brakuje nam jednak modułów wykonawczych, które w tego typu rozwiązaniach są zazwyczaj bardzo drogie. Ja postarałem się przygotować kilka takich modułów, które w sposób bardzo tani umożliwią. Na przykład, jak pokazałem, włączenie napięcia w gniazdku 230. To się dowolne, że ten już lampę, żeby telewizor, pojawia nam się napięcie w gniazdku. Do tego celu przygotowałem kilka modułów. Pierwszym z modułów jest prosty moduł dźwiękowy sterowania typu włącz-wyłącz. Tutaj mam taki moduł, jest on szerokości 1 DIN, można zamontować w każdej rozdzielni elektrycznej. Z jednej strony podajemy sygnały z Raspberry Pi, z drugiej strony zamykamy obwód 230. Koszt utworzenia, zbudowania samego takiego modułu to jest 5 zł. Co mamy? Mamy obwód, jak nie różni się to niczym z punktu widzenia Raspberry Pi od włączenia diody. Dodatkowo mamy separację, nasze Raspberry Pi jest bezpieczne. Mamy kwiat, 3 elementy rezystorowe i nic więcej. Tutaj mamy sterowane urządzenie, tu mamy 230, z tej strony mamy Raspberry Pi. 5 zł. To co budowa? Właśnie chciałem powiedzieć, proszę o budowę. 5 zł. Nie jestem w stanie powiedzieć, kupiłem ją bardzo dawno. Gdzie mogłem znaleźć ceny? Nie będę reklamował, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, mogę podać producenta, może wysłać zapytanie, dowiedzieć się. Kolejne moduły, czyli sterowanie telewizorem, TV, czymkolwiek. Tutaj mamy, w sumie wystarczyłaby zwykła dioda podczerwieni, ponieważ udało się na dobę wyprowadzenie zbyt mało. Mamy wzmacniacz tranzystorowy zwiększający prąd diody. Koszt budowy, założyłem 3 zł, nie mam pojęcia, wydaje mi się, że mniej. Ciężko wycenić pojedynczy rezystor oraz czujniki temperatury. Tutaj wkrótce mam akurat wpięte 4. Koszt czujnika DS18020 to jest obecnie, jak sprawdzałem na rynku wczoraj, około 4 zł. Czyli zapewnienie takiego fajnych bajerów w domu nie wyniesie nas więcej niż 20 zł. Nie liczę Raspberry Pi. Raspberry Pi to obecnie cena około 120 zł. Mam ze sobą taką płytkę już, dzięki której pokazywałem pewne funkcjonalności, lecz nie wszystkie. Zaprosiłbym Was do domu, wszystkich się nie da, więc przyniosłem kawałek ze sobą. Są tutaj, jest to taki kawałek płytki wykorzystywany przeze mnie do testowania aplikacji. Mamy 4 gniazdka, malutką rękę, w której są 5 gniazdek. 5 modułów jakowych, takich jak pokazywałem na poprzednich slajdach. Możliwość sterowania dowolnym gniazdkiem, diody do kontroli. W tym przypadku jeszcze na Raspberry Pi był zainstalowany serwer wydruku. Tak więc otrzymywałem notyfikację, na przykład jeżeli żona próbowała coś na wykarce. A więc tak, zanim jeszcze podziękuję za uwagę, chciałbym powiedzieć, jaki jest status aplikacji. Aplikacja cały czas jest ważny progres, można powiedzieć, chociaż już jest w pełni użytkowa. Chcemy naprawić kilka bugów, zwłaszcza po stronie androidowej aplikacji. Wynikają one z przeniesienia niektórych błędnych rozwiązań z wersji 0.1 oraz 0.2. Na przykład po wyświetleniu listy GPIO, zmianę stanu, lista wraca na początek. Można to naprawić, w niektórych przypadkach naprawdę zabrakło czasu. Tutaj mamy kod QR oraz link do mojej strony domowej. Tam można znaleźć znowu link do mojego GitHuba i do wszystkich 3 projektów. Ja ze swojej strony dziękuję teraz za uwagę. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany zobaczeniem tego, ponieważ nie mogę pokazać wszystkiego, to nie wiem, może dzisiaj na wielu się ze mną zgadza, z chęcią pokażę w pokoju, gdzie będę miał
nie można tego zrobić. Dziękuję. A, jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli będą pytania, mimo że jestem tutaj prywatnie, szef pozwolił mi rozdać kilka koszulek, także za każde pytanie będzie koszulka. Całą rozmiarówkę mam też. Ja mam sobie zapytań. Czy planujesz, mówisz, że to jest system inteligentnego domu, natomiast ja tutaj inteligencji nie widzę. Masz system zdalnego sterowania, owszem, ale nie masz na przykład wiązania pewnych zdarzeń z innymi czynnościami. Nie możemy na przykład powiązać, nie wiem, temperatury z wyjściem GPIO i na przykład czasem. Czy planujesz w ten sposób rozwijać się aplikację? Tak jak powiedziałem na samym początku, jest to aplikacja, która umożliwia zbudowanie inteligentnego domu. Może w skrócie myślowym gdzieś faktycznie nazywamy aplikację inteligentnego domu. Nie, tutaj inteligencji jeszcze jako takiej nie ma. Ale ciężko to jest coś, bardziej będziemy się starali w kierunku przygotowania jakiegoś uniwersalnego frameworku, który umożliwi nam bardzo wygodne konekcje różnych zdarzeń i sterowanie odpowiednimi urządzeniami, ponieważ ciężko jest coś zahardkodować, jeżeli temperatura na czujniku przekroczy taką wartość, to ustaw GPIO. Drugi użytkownik może chcieć, jeżeli temperatura przekroczy wartość, to ustaw GPIO, ale monostabilnie, bistabilnie, więc liczba tych kombinacji jest bardzo duża i to jest jeszcze do przemyślenia. Myślę, że warto było to zaimplementować, bo tak, to jest dużo rzeczy. Drugie pytanie. Jak wygląda odczyt temperatury i czy czujniki DS1820 są wszystkie na jednym? Tak, wszystkie urządzenia są podłączone, wszystkie czujniki są podłączone do jednej magistrali. W takim razie jak to się skaluje z funkcji ilości czujników? Bo czas odczytu temperatury z 1820 jest niemal. 750 milisekund. No czyli prawie sekunda. Tak. Ty jeszcze mówisz, że przy każdym wywoływaniu panelu z temperaturami jest dokonywana skanowanie magistrali, które też trwa. Tak, trwa dokładnie sekundę. To w tym momencie na przykład przy 10 czynnikach mamy prawie 10 sekund na wywoływanie panelu. Tak, zgadza się. W tej chwili działa, nie ma blokujących wywołań, więc uruchomienie aktywności GPIO GET Temp Sensors nie blokuje nam UI-a, możemy wciąż manewrować tym. W tle odbywa się aktualizacja danych. Nie widać tego, ale jest taki androidowy paseczek, który nam jest informacją o odświeżaniu danych. Przy pierwszym odpaleniu ekranu widzimy niestety biały ekran. Tutaj mamy plan kolega, który Maciek Kreski, który dość ze mną to intensywnie ostatnio rozwija. Mamy plan testowania ostatnich wyników, aby... Nie myślałeś na przykład o rozrzuceniu czynników na kilka linii GPIO? Teraz powiem, ale ma tylko jeden, najmniej GPIO ma 5%. Znaczy, ale to złamanie. Znaczy jest moduł terminalowy, który możemy sobie skonfigurować. Ale to nie jest programowo, tylko... To jest programowo, tak, ale jeżeli... Z punktu widzenia aplikacji to nie ma znaczenia, ponieważ wszystkie czujniki są widziane pod sysglas, bas, W1 i nazwa folderu jest biała. Tak, ale mówię, sterowany jest też. Możesz odczytywać temperaturę z dwóch czujników teraz. Tak, ale wtedy pojawiają mi się dwa katalogi nazwane W1 Master Bus i mogę wtedy niezależnie przelecieć po tych czujnikach i po tych czujnikach. Szczerze mówiąc, nie brałem jeszcze tego pod uwagę. Braliśmy takie założenie, że mamy jednego mastera na magistrali, pod którym są podłączone wszystkie czujniki, czyli wszystkie foldery widoczne z bas, bas, W1. Dziękuję. Jaki rozmiar? Koszuleczki? Ej. Zostawię tutaj. To ja mam pytanie o przyszłość, szczególnie klientów. Czy planujecie wyjść na inne platformy niż Android? Chodzi zarówno o klienta na telefonie, jak i na zegarku. Powiem tak, jeżeli chodzi o zegarek, to w tej chwili miałem do dyspozycji i w Polsce najlepiej jest dostępny zegarek Samsungowy. Nie mówię tego, bo pracuję w Samsungu, tylko tak faktycznie jest. Jeżeli pójdę ze sklepu, widzę to na półce, mogę go kupić, mogę wydać do niego wsparcie. Nie ma w tej chwili zegarka z Androidem. Tak, myślimy o tym.
jeżeli chodzi o klientów mobilnych, w tej chwili jest to Android z tego względu, że jest najbardziej rozpowszechniony. W kolejnej wersji będzie Tizen. Nie ukrywam, że tym razem z kolekcji zawodowych to wynika, ponieważ niskopoziomowo pracuję przy tym systemie, więc chcę zobaczyć, jak wygląda to z drugiej strony od strony deweloperów. Jaki dostęp? Ok. Teraz to jest i? Tak, w tej chwili wybrałem razem. Tak. Skanuję sam. Niestety, jeżeli na przykład, mówię, tu mam cztery czujniki podłączone, wypnę ten czujnik i w tej chwili odświeżę temperaturę, czyli ściągnę ten, wciąż będę widział, czy... Po prostu wymuszasz. Tak, wymuszam skanowanie, aby zawsze mieć jak najbardziej aktualny dane. Jeżeli wyjmę ten czujnik, on będzie na tej liście, suma CFC będzie pokazana oczywiście, no, ale jeśli mam dużo tych czujników podłączonych, bez sensu jest... Zawalać użytkownika aplikacji niepotrzebnymi informacjami. Nie ma czujnika, nie ma dodania się. A ile maksymalnie wyłączyłeś się? Podłączyłem maksymalnie 5. Łukasz, mówiłeś jeszcze o czymś, proszę. Używa tu zainteresowano, bo specyfikacja jest do czujnika. Znaczy, według specyfikacji Longmajera to jest... 15 osób, 15 czujników podłączamy. Możliwe. Specyfikacja Longmajera wymaga 64-bitowego adresu unikalnego, więc teoretycznie możemy podłączyć 2 do 64. Inaczej może to wyglądać pod kątem wydajności prądowej, zwłaszcza jeżeli mamy podłączone czujniki w trybie pasożytniczym, czyli na dwóch liniach i na danych, wtedy nie dostarcza wystarczająco prądu do zasilenia wszystkich czujników. Również jakiego taki... Ok. Mówiłeś jeszcze o przejściu na WebSockety CSS Client, tutaj jest sprawą bezpieczeństwa wygląda, bo nie zauważyłem tam żaden jakiś... Tak. Wiedziałem, że to pytanie padnie. Na szczęście mój kolega, który pracuje w Security, ma teraz równoległą prezentację, bo gdyby dowiedział się, że ta aplikacja nie ma Security, nie miałby życia w pracy. W tej chwili jest to też jeden powód, dlaczego ta aplikacja jest cały czas w work in progress. Wiadomo, nie powinniśmy zaczynać od drugiej strony. Czyli robić aplikację bez security, jednak WebSockety i androidowy komponent Secure WebSocket ma wsparcie dla różnego rodzaju certyfikatów. Ten temat muszę spadać, szczerze mówiąc, security nie jest pewnej mocniejszą stroną, mam od tego kolegów, będę się ich radził i no, mam nadzieję, że mogę zagwarantować, że to będzie bezpieczne. W tej chwili nie jest. Szczerze mówiąc, dlatego też wyłączyłem opcję ubijania procesu na przykład, bo wiadomo, ale w sieci domowej, w sieci lokalnej. Ja bardzo dziękuję. Widzę, że już muszę...